Jednostka Gang Unit 1.76 na strzałę Grape City. Gang Unit, wiesz, że to góry! Rzuć broń! Rzuć broń! Na glebę! Dobra, lecimy, stary. Ubezpieczaj mnie, ja lecę pierwszy. Będziemy mieli szturm na budynek. Trzymany zbieg na dół w środku budynku. Otoczyć teren, wsparcie. Potrzebne wsparcie. Niech chodź. Dobra, nie wjeżdżajcie w nich, trzymajcie ich na dystans. Wyjdźcie, otoczcie budynek, na razie jadę po gazu łzawiący. Cię mi tam gazem. Oddajcie się, wyjdźcie z rękoma w górze. Albo ich oddacie, albo wejdziemy po nich. Tutaj. Dobra, wrzucać? Jedziemy. O, Pacific! Czekajcie chwilę. Gang Unit, reagujemy jako pierwsza jednostka w kolejności. Twarde negocjacje, to nie jest byle jaki napad. Dobrze, panowie z GIU, jak siedzicie? Na dwa radiowozy, po dwie osoby? Nie. A co się dzieje? Kod 8, rozdysponowanie jednostek. Okej, jasne. I czy będziecie się poruszać? Karakary. Dwie karakary, tak? Tak. Dobra, możecie Marku. Się odmeldować. Odmelduj. Strzały! Ale fury nie mamy. Holujcie. Jednostka Gang Unit 1.76 na strzałę Grape City. Ale jak nie jesteś radio na jedynce? A trójca siedzimy przecież. Dropów dla widzów. Druga jednostka, Gang Unit 2-3. Haksy Kiperek przesyła 5 zł. Ale tak ładnie zrob to UW. Gang Unit, wiesz, że to góry! Rzuć broń! Na glebę! Połóż się na ziemi! Połóż się na ziemi! Gleba! Rzuć broń! Na ziemi leżysz! Nie ruszasz się! Ubezpieczajcie! Jednostka to dojechała. Idę z drugiej strony. Ubezpieczam. Zakuj go. Patrzę na górę. Próbuję wejść na dach. Patrzę tak. Sprawdźcie środek budynku. Potrzebuję jedną jednostkę, która mi pomoże. Wycofuję się z nim. Czysto, góra czysto. Przykuwam cię trytytką tutaj do tego. Czysty obiekt, jedna osoba była. Zrozumiano. Co podawałeś tym ludziom? Nic zamaskowany, k***a. Nic mi nie udowodnisz. Nogi szeroko, kieszenie. Kokaina. Człowieku, jak tu jest k***a z 70 do 120 gram. Rękawiczki, pistolet, k***a, amunicja. Pozwolenie jest? Michael Kongo. Panowie, ja powiem tak, trafiliśmy tak zwanego jackpot. 100 gramów kokainy. Prawie, tak na oko. Kokaina. Ale nie jestem pewny. Stopczyk? No. Na dziąsło? Trzymaj, wycieram ci. Panowie. Dobry koksik, tak. Ja wiem, że dobry koksik, dostałem informację na GPS-a policyjnego. Na tej farmie, co byliśmy, leżą ranni ludzie, mamy tam się udać. Takie ranni w farmie. No, postrzeleni, broń długa. Dobra, jedźcie tam, my zaraz tam dojedziemy. Dobra. 0-1 do wolnych jednostek. Mamy jednego zatrzymanego dealera, ma ponad, myślę, że ponad 100 gramów koksu przy sobie i broń palną. Mamy akcję na Sandy, potrzebujemy, żebyście go zgarnęli spod komendy Mission Row. Jest do waszej dyspozycji, wodyk procedur. Dobra, i niech jedna jednostka się uda na komendę w celu przejęcia zatrzymanego. No i dla kogo latasz tematem, co? Dla nikogo. Dla nikogo? Kim jest? Bandamę. Miał fioletową bandamę, to jest balast. Ty myślisz, że tego nie ma w sklepie? No i wszystko no jasne. Nie wiem, czy byś latał barwami, które mogą cię zabić. Powiem ci tak, Kongo, albo mi dasz nazwisko, albo jadę do tego twojego szefa OG, zawijamy go na komendę i się powie wszystkiego. Czego dokładnie? Przestań ryczeć, jestem jednostką specjalną. Na drodze, a ty coś w jakimś wypadku. Przestań brać te narkotyki, bo ci się w oczach cały czas jechaliśmy prosto. Słuchaj mnie. Albo mi dasz nazwisko, albo OG się dowie, że się na dobrych chłopaków, że tutaj koksik był kupowany, a że masz opalone styki i widzisz jakieś wypadki, myślę, że nie będzie tutaj miał większego trudu, żeby nam uwierzyć. Oj, nie będzie miał. A weź pod uwagę, że to my jesteśmy jeszcze ci dobrzy. Ta dwójka, która pojechała, gdy ich zawołamy, to są dopiero busy. Nie mam, one nie macie dowodów. Dowody są w twojej kieszeni. To nie jest moje. Nie? A czy je? Stuwa koksu. Ciekawe ile to jest, k***ciana. Ktoś mi to podrzucił. Aha. Pewnie. No i dobrze, no i ci podrzucił, a ty pójdziesz za to siedzieć, a twój OG dowie się, że rozpierdala chłopaków z Ośki. Wysiadasz biały raz! Dobra, do tabletu wpisujecie mu w opisie, że miał fioletowe buty, fioletowa bandana, fioletowe włosy, prawdopodobieństwo przynależenia do gangu ulicznego.
Pasuje. Zapraszam. Wszystko ma w kieszeniach. Pasuje. Ruda, trzymaj się. Ty, oni tam... Te strzały są chwilę nad nimi. Czyli na, do naszych walą? No nie do naszych, ale napierdolę się tam nad nimi. Tam w z tych strzałów. Jest tam, gdzie zaznaczyłem ci. To jest nad tą farmą. Na którym oni są radiu? No nie wiem, no ja jestem na trzecim. Tu jest akcja spod farmy? Akcja spod farmy tutaj? Nie wiem, gdzie oni są. Jazda, a ja p***le. Ja, git. Jest chill. Jedźcie na strzały, są chwilę nad nami, nad farmą. Wiesz, co tu się dzieje na farmie? Są strzały? Mówię, to jest chyba ze dwa razem cztery. Dobra, przejmijcie to, my jedziemy na te strzały. Dacie radę, jesteście jednostką specjalną. Dobra, lecimy stary, ubezpieczaj mnie, ja radzę pierwszy. Jest jeden plus jeden powrót z jedynki. Udajemy się na Mayfang. Wsparcie do nas, na farmę. Podnieś ręce. Będziemy mieli szturm na budynek. Trzymany zbieg na dół w środku budynku. Otoczyć teren, wsparcie. Potrzebne wsparcie. Nie wchodź. Miał broń? Krótka. Wchodzimy do środka? Czekamy. Cały czas jest przy jakichś schodach w dół. Czekamy na naszych. Jesteśmy za wami. Dwa, trzy. I mówi dobra. jeden leży. Starajcie się przez okna dojrzeć kogokolwiek. Nie wchodzimy na razie do środka. Spróbujmy ich poddać. Wzywaj do poddania TJ tam z przodu. Rozmawiaj z nimi. Ja spróbuję zajść. Krzyż do nich, nieważne. Wyjdź negocjator do negocjacji! Zapraszam do negocjacji! Kur odporny szyby, kierenie za schodach. Druga osoba jest przy nim, dwie osoby. Nie podchodźcie do tylnej ściany, wycofajcie się od tylnej ściany, uwaga! Jest bezpieczniej. No nie strzelaj, stary. Wyjdźcie z rękoma w górze! Ponuje wjechać. Gang unit, poddajcie się! Dobra, będziemy wchodzić. Dobra, wchodzimy. Chyba, że macie bandaż jeszcze. Nie, dawaj. Dobra, wjeżdżam. Wjechał. Chyba. Dawać drugą. Poddaj się. Wyjdź z rękami w górze. Powoli. Wejdźcie sobie pod celownik. Pa, defensywnie. Jeden po drugim. Wyjdź z rękoma w górze! Nie ma takiej opcji. No dobra. Bez walki. No dobra. Pewny jesteś, ta? Dokładnie nie, tak. Ale zapraszam. No dobra. Możemy się dogadać, nie? O właśnie. Nie musimy się strzelać, ej, chłopaki. Dogadajmy bez się. Strzelania, dogadajmy się. To wyjdźcie z rękami w górze. A co dostaniemy w zamian? Powiem tak, chodzicie albo mam trzepiery, to wszystko prokurator już jedzie! Dobra, nie wjeżdżajcie w nich, trzymajcie ich na dystans. Wyjście, otoczcie budynek, na razie jadę po gazu łzawiący. Cię mi tam gazem. I patrzcie, jeden patrzy tak. Dwóch patrzy klatkę schodową, jeden patrzy plecy. I czekacie na mnie. Dwóch patrzy na... Nie, mają się poddać. Znaczy wyciągajcie zakładników jak najbardziej, powiedzcie, że odpuścicie, tak? Ale mają wam wyciągnąć tak zakładników. Tak naprawdę to my nie wiemy, czy tam są ci zakładnicy. Szczerze. No właśnie. To wygląda jak gra jakichś przygłupów, którzy się napierdali tutaj. Co najwyżej mogę dostać wolny odjazd za nich. Nic więcej. Tym bardziej są postrzeleni. Ale macie wyciągnąć ich na początek wszystkich. Powoli ja sprowadzę wsparcie plus gaz. 0-1 do wszystkich jednostek. Potrzebne wsparcie na Sandy. Mamy grupę uzbrojoną, zabunkrowaną w budynku. Potrzebne wsparcie jednostek. 201 ciężko z dostępnością jednostek, gdyż mamy też Maze Bank. Podradzimy sobie w takim razie. Zrozumiano, działajcie. Dobra, mam gaz łzawiący. Jadę do was. Ty Marek, a po co tu gaz zawiązy? Ja by zapalniczki użyję. Nie wiem, no jak zapalniczką ich odbijesz, to zajebiście, to co odbi. Dobra. Każdy z was dostanie jedną butelkę gazu i wykorzystacie ją jak uważacie. Pamiętajcie, żeby w to nie wchodzić, bo będzie problem. Co wy robicie? Patrz to. Płoniemy. Czy ty jesteś chory? Podpalasz. Aha, to nie płonie. Oni mają nieważne, pięć rannych. Ale to ranny chcesz spalić, ty jesteś przy głupi kadę. Weź z mózgu. Mam celownik przy jego głowie. Ja nie rzucam tym. Strzelę! Głowę mu strzelę. Mamy ja już ci daję. Ja mogę rzucić. Zaraz, ja mogę rzucić. Oddajcie się, wyjdźcie z rękoma w górze. Albo ich oddacie, albo wejdziemy po nich. My odjedziemy, dostaniecie zakładnik. Nie odjedziecie. No to musimy to rozwiązać inaczej. No to inaczej zginą. Dobra, wrzucać? Rzucam, od razu strzelamy w zakładników każdego. Jedziemy. No.
Na spokojnie, na spokojnie. Nie mamy masek, nie mamy masek, poczekajcie. Ja mam. Ja bym, podusicie nas. Teraz. Panowie, schodzi, schodzi. No dostałem, są niżej, są niżej. Ja p***ole, pan gaz. Jeden. No i pan k***arek. Za zero, za zero. Weź ze mnie gaz. Jeszcze. Rzuć na dół, rzuć na dół. Ocuj się, Tadeo. Za chwilę go r***ę. Ocujcie się. Macie jeszcze jednego gazu? Kadet, ty nie masz? Dałem ci. Nie, 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 dałem. Komu? Ja rzuciłem dwa. DJ-owi. Wypierdź z tą kosiarką, panowie. Dobra. Jeszcze nie jest za późno, żeby się dogadać. Dawaj, ale lecimy po to. Przyjeżdża, pani. Dostał. Uważaj, uważaj. Nie pokazuj się. Do lewej, do lewej. Jeden leży, jeden leży. Tam ci... Co?! Chyba przez ścianę dostawałem, ja... Przecież jak oni gang unit, to jest koniec. Boli. Taki ból. Ilu was tam jeszcze zostało? Dogadamy się. Dogadamy się. Ilu was tam zostało? Dwa. Jebany gang unit. Wszystko by się udało, gdyby nie oni. Da. Zaraz po was wrócę. Gang unit do wszystkich wolnych jednostek. K***a, nie jedziemy nigdy, ało. Potrzebuję wsparcia na moim 20. Jak się trzymasz? A kiedy się zbawiliście? Było dobrze. Mareczku! Wezwijcie IMS, tutaj chyba na radiu 10 są. Mam tu 14 zatrzymanych przynajmniej. Kurwa, Mareczku. Jeszcze trochę treningu nam zostało, ale jest git. Ale to ogólnie powiem ci tak, że mieliśmy dużo gorszą pozycję. Najgorzej się zajmuje budynki. Dobra, doktorze. Panie medyku, spokojnie. Kamizelkę dostałem, spokojnie. Mam takiego siniaka na sutku, ojeju. To ja też. Spokojnie. To wy się chyba narobili, ja nie mam tyle zespołów na mieście, żeby tutaj przyjąć. Ale ja tylko kamizelkę. O kurwa. Patrz, zobacz, pa. No, no, no. To będzie trzeba palić, spalić tą chatę, szefie. No, idę zapytać, czy może ktoś coś wie o tym. Jak w Madrycie. Ta czwóreczka do autobusu policyjnego. Dobra, mamy dwie karakary, nie? Tak, tak, tak. Ale mamy autobus policyjny na zatrzymanych. O, tutaj, gdzie mamy? Gdzie? Brawo, idziemy, brawo, idziemy. Brawo. Dobra, dobra robota, podobali. W karetce dwa w śmigłach. Daliśmy radę. Dobrze, let's go. Przejmujcie U1, prowadźcie na mission roll, tak żeby autobus się nie zgubił, a my za nim. Jedziemy. Mów głośniej, bo już nie słyszę. Dawaj, zapała, dawaj. Lecimy do kierowcy autobusu. Lecimy. Ruszamy. Lecimy. Na 3-4, tak? Mhm. Dawaj, no ty mówi. 3-4. My do wtorku we dwójkę. Zawsze i wszędzie. Stopczy, jebany będzie. Zawsze i wszędzie. Stopczy, my jedziemy poza konwojem tymi zatrzymanymi na szpital. Ale zobacz, jednostka spełnia swoje założenia. Był teren ciężki, szefowa policji zakazała tam policji normalnie wjeżdżać. Przyjechaliśmy, jechaliśmy proste. Na dół, na dół, wszyscy. Przechodzę przez cały autobus. Sprawdzam za każdym fotelem. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Góra, dół, bagażnik. Nie ma, dobra. Co ich tylko czterech jest? Ale trzeba przyjrzeć 4-8 bez telefonu? Jeśli będziesz chciała telefon, to... Mówiłem ci, że się doigrasz. Bo ale potrzebny jest 01-26, żeby ją przejąć, tylko nie wiem, o co chodzi. Bo ani 01-26, ja mogąc 4-8 zostaje, tak? To tak, założyj pennik GPS na nogę. Jesteś skończona. Cisza, jeśli rozmawiają, bo zaraz żadnego nogę... obchodzi. Chciałem ci dać nadajnik na nogę, ale skoro to obchodzi, to tu siedzisz 48. Telefon. Telefon. Uważa ścianę. Nie ruszasz się. Nogi szeroko. Gdzie masz broń? Co ci zabrał? Odejdź na chwilę. Julka mogła wyjść. Nie trafił. Jeszcze raz go kopniesz i jesteś rozpany. Ja nie będę używał tej zera jak mojego przyjaciela kopiesz. Kopnij jeszcze raz. Dobrze. Nie używaj ostrej. A za co Julka trafiła na dołek? Julka? Julka miała okazję, żeby dostać opaskę na nogę, ale ma to w pisz. Siedzi 4-8. Ona trafiła, bo jest w poszukiwaniach, że ma oczekiwać na 01 lub 206. No co tam piękny? Ona siedzi podobno, właśnie tak Konor napisał. A uczestniczyła w... Komuś oko wycięli podobno. Jej auto tam było. I o to chodzi, że jej auto tam było. Dobra, pytanie. No. Będzie Konor to dzisiaj ogarniał, czy nie? No właśnie, podobno później.
To jest później sobie ją znajdzie, teraz tak. Dobra. Opaska na nogę tytanowa, k***nie do zdjęcia i przecięcia. Świadom ci jej, że tej opaski k***a nie da. Jak chce sobie ten, to może sobie odciąć stopę, kultura k***a nie odrośnie, będzie kuśtykać do końca życia. Opaska na nogę z GPS-em. Zaraz to na k***u teraz siedzieć k***a 4 godziny. Potrzebujesz, żeby ci tu jeczała pod celą? No właśnie, ja też nie. Opaska na nogę, dala, przyjeżdża Connor, teraz tak, wpisuje sobie w globalny system, gdzie jest Julia, enter. I ona ma obowiązek, a ta opaska, odpowiedzieć mu, gdzie się znajduje i on wtedy jedzie jej szukać. A już, jazda. Dobra. O, Pacific! Czekajcie chwilę. Gang Unit, reagujemy jako pierwsza jednostka w kolejności. Pacific, tak, Pacific! Już, jadę na twoje, jedę. Dobra, zgarniecie tutaj nowy kadet. My jedziemy naprawić szybko samochód i wjeżdżamy pod ten Pacyfik. Twarde negocjacje, to nie jest byle jaki napad. Jak chcecie, mogę przyjąć negocjacje. Zatrzymani z farmy zleciłem, żeby dali im usiłowanie i pistolet i niech spierdolę. Tak jest. No, niewidoczna broń długa, 10 zakładników, w tym większość baby. Jaki pojazd przed bankiem? Kara. Rejestracja top G. Andrew Tate, dobra, top 4. Jeden na jeden. Andrew Tate, rozumiesz to? Andrew Tate robi napad. Witam, poddajcie się. Mamy zakładników. Marek, twarde negocjacje. Gang Unit z tej strony. Czyli niezwykła jednostka policji. No widzę. Wiecie, z czym to się wiąże? Że macie trzy śmigłowce, dwa odrzutowce i wszystkie jednostki policji, jakie tylko istnieją. 241 do GIU, potrzebne 7-8. Potrzebne wszystkie jednostki nasze 10-20, wysyłam 20 backupów. 10-4, 7-6. Dogadamy się. Ilu masz zakładników? 10. Okej. Okay. Śmigłowiec nie do zdjęcia. Wszystko da radę. Mazebank tutaj? Powiem ci tak, za 5 zakładników, 3 minuty. Ty fik. Zacznijmy od początku, a nie od razu z grubej rury. Obok. Wolny odjazd na karakarę. Tom. 10-3. Co stoi? Czarną. Po numerze rejestracji. Taka rejestracja? Zapytę takiego w dreadach. Ja nie wiem, nie moje. Okej, bo słyszałem, że już od miasta przelewu za to nie dostała, ale dobrze, no. Aha. Brak kolczatek. Za dwa, za troje. Brak kolczatek za dwóch zakładników. Na całej długości. Dobrze. Brak helikoptera. Stop. Idziesz po dwóch zakładników i mi ich wyprowadzasz za ten brak kolczatek. Jak Juni, dwóch zakładników wychodzi za brak kolczatek. Ile potrzebujesz? 90. Albo nie? Ma 58, czekaj. No to trzeba odjąć od 32. Tak. Bierzecie udział w Pacyfiku, proszę przejść na radio drugie. Przechodzimy. Dwóch zakładników za chwilę wychodzi. Heinel, dobierzesz sobie jednego funkcjonariusza i zajmiecie się nimi. Stój. Pierwsze żądanie za dwóch zakładników to jest brak kolczatek na całej długości. Podejdź od auta, bo jest zamknięte. Ja jestem z fachą. Ja jestem. I negocjatorem, tak? Tak. Chodź, stop, czekam, ustawimy teren. Zakładników zapraszam na tą stronę. Dobra, słucham dalej. Zapraszam za mnie, zapraszam. Drugi, napastnik wychodzi. Brak śmigłowca. Jaki czas? Generalnie śmigłowce mamy dwa nad Pacyfikiem. Więc każdy śmigłowiec jest osobnym żądaniem. No jak to? No tak to. Napadasz na największy bank w mieście. No to... Możemy się dogadać i odwołać obydwa śmigłowce, powiedzmy na 3 minuty, za 6-7 zakładników. W zależności od tego, czy to będą 3 minuty, czy 2 minuty, to jest różnica jednego zakładnika. Dobra, to dwa helikoptery na ile tam minut mówiłeś? Na 6 zakładników? Zależy. 3 minuty. A ilu zakładników chcesz dać? 6. 6 zakładników to są 2 minuty i 20 sekund. 2 minuty 30 sekund. Pasuje. Wypuszczasz tak. Po dwóch zakładników, co 2 minuty za ten śmigłowiec. Od teraz. Idziesz. Dwóch zakładników co ile? Co 2 minuty. Zegarkiem w ręku, 120 sekund. Do wszystkich jednostek, co 2 minuty będzie wychodziło teraz dwóch zakładników. Przez 2 minuty i 30 sekund nie będzie żadnego śmigłowca podczas pościgu. Finalnie wyjdzie 6 zakładników za to. Troj, zajmie się zakładnikami jak coś? Do ostatniego zakładnika chcemy kulturkę na drodze. Na razie wyprowadzisz mi zakładników, potem będziemy dyskutowali dalej. No za minutę. No więc za minutę będziemy... Znaczy, nie za minutę. Za 55 sekund. Za 5 minut będziemy dyskutowali nad kolejnymi warunkami, jak wszyscy zakładnicy za śmigłowce zostaną wypuszczeni. No dobra. Ty, bo ostatni Pacyfik udało nam się zrobić jeden sposób. Ciekawe, czy nam się uda drugi sposób zrobić, tak? Jakim? O, ciekawe, czy teraz mi się uda. Gdzie posiadam, możesz się udać do mnie. To wcipno, no. 20. Fajne, no. No, to jest i 100 razy, nie będę więcej stawiał lamp przed samochodami. Jedziesz. Ty chciałeś? Ja chcę.
Dobra, kolejne żądanie. Okazało się, że koledzy liczyć nie umiem, jest 11, to jeszcze dwóch jest. Jeszcze dwóch tak, zostało. Jest wolny odjazd, brak kolciatek. Ale w którym momencie mi dajesz za wolny odjazd zakładnika? Na początku. Na początku dajesz mi dwóch zakładników. Wtedy ci nie dałem, to teraz muszę ci dać za wolny odjazd jednego, to dlatego się na początku dajesz mi dwóch zakładników za brak kolciatek, to po pierwsze. Później dałeś mi sześciu zakładników za brak dwóch śmigłowców przez dwie i pół minuty. Mój numer odznaki 276. No i mam jeszcze dwóch, no to teraz za wolny odjazd jednego ci daję. Czyli masz 10 zakładników, a nie 11. Tak, no. No, no. Chcę usłyszeć żądania za ostatnich dwóch zakładników. Kultura na drodze, wolna odjazd na karakara. Przemyślimy to, damy znak, za chwilę cię wywołam. Heinel, zapraszam ze mną na komendę. Po 2,5 minuty startujecie. Jak wam dam sygnał, stoper, kadet. Wyciągasz telefon, opalasz stoper, równe 2,5 minuty. Ruszacie, nie z lotniska. Macie wisieć nad komendą i wtedy dopiero za nami ruszyć. Najlepiej duży pułap, bo ten śmigłowiec po przechyleniu będzie delikatnie nurkował, ale za to przyspieszy do dobrej prędkości. On około 300 km, 350 może rozwinąć, więc będziecie bardzo szybko na miejscu. Tak jest, szef. Negocjacje, zapraszam! Idę. Dobra, więc tak. Wyciągacie tych ostatnich dwóch zakładników, wychodzicie razem z nimi. Wypuszczacie ich na lewo. Za dokładnie 3 minuty od teraz wychodzicie, wsiadacie, czekacie na 3 sygnały radiowozem. Pik, albo nie. Jak wam powiem, po prostu powiem. Jedziecie, to ruszacie. Jeżeli ruszycie szybciej, opony nie ma ich. Nie ma wolnego odjazdu, dobra, tracicie wasze żądanie. W ciągu 3 minut mamy wyjść, dobra. Tak. Dobra. No 01 gang unit do wszystkich jednostek. Za 3 minuty wyjdą napastnicy z zakładnikami. Zakładnicy pójdą w lewą stronę i ruszamy za nimi po tym, jak wydam sygnał głosowy. Jeżeli ruszą szybciej, macie autoryzację na przestrzelenie im wszystkich opon i odebranie wolnego odjazdu. DJ, siadaj! Co? Powiem ci, stary, że poprowadziłeś to po mistrzowsku. Szybkie negocjacje na chuj, tutaj jakoś szczypać z nimi. Ta. Chciałem, mówię, położę się już ostatniej akcji, ale pacyfika nie mogłem sobie odpuścić. Tak, też będzie odpuścił pacyfika. Jak nie możecie otworzyć. Dobra, czekajcie. U1 do wszystkich jednostek, gotowi? U2 gotowe. 10-2. Napastnicy gotowi? Gotowi. No to start. Przejmujemy U5 przez te barierki. Co tu było? Czy tu nic nie stało? No, daj spokój, rozkładają. Pan barierka! Z strony bogatych dzielnic. Jemu lewo, że przejmujemy lewą stronę, ja pierdolę. Ja sobie pooglądam może, co? Zajcie, idzie, gadnie 10-50. Bracie, siedzę z tobą, nie ma problemu. Lecimy, lecimy. Słyszysz mnie, TJ? Słyszę. Dalam, lecimy. Lecimy, dawaj, lecimy. Dawaj, trzymaj tą kierownicę, mo... Co jest? Krasza dostał! Zajebiście, no. Dobra, wracamy do gry. A, my jesteśmy chłopcy z Los Santos. Czasami crash u nas jest. I czasami wypadamy z drogi. Ale k***a, to się nie dzieje. To się k***a, nie dzieje. To się k***a, nie dzieje. I się nie utopi nam radiowóz. I wyjedziemy stąd w k***a. Wszystko by się udało, gdyby nie te crashy, k***a. Jaki status pościgu? 80 autostrada. W stronę Paleto? Wjeżdżaj do Paleto. Ale Paleto, za 10 sekund wjeżdżamy. Czy ja mogę jakoś to skrócić? Chyba nie. Jaki status na negocjacjach z koczetkami? Brak na całym pościgu. 10-4. Tartak, na tartak. Wjechali na tartak? Tartak. Dobra. Prawy wiatr. 10-50 na drzewie, przejeżdżają. No k***a! No bez jaj! Bez jaj! Bez jaj! Jadą offroadem, wjeżdżają na górkę. Taki był plan. Ja po prostu pojadę tędy. Ich przetnę. 202, tunel Mocilia. Objeżdżam ich. No kurwa, da się grać! Aż mi lampa na łeb spadła. Gang unit w drodze. Marek, zatrzymaj się, to za tobą dosłownie. Siadaj, siadaj. Ale mnie popi***li, stary. Obydwu. No nawet zasłabłem dwa razy, rozumiesz? No wiem, no ja też kurwa, no. A tak pięknie ich tam utrzymałem, stary, na U1. Maja 20, maja 20, maja 20. Tak. Zaznacz mi to jego 20. Oni są na Sandy, kurwa, gdzieś. No ale wiesz, tam gdzie są strzały. Tu, tutaj. Back down.
Mam jeszcze jakiegoś? Poszkodowany w wodzie, nieprzytomny, my lecimy na backup. Trzeba ich wyciągnąć. Ostatni, na strzały. Strzały już są down. Albo i nie? Jak na strzałach? 0-1, status. Opanowane. Opanowane, dobra. Ten gościu w wodzie, trzeba go wyłowić, może mieć ważne rzeczy. Mam strój nurka, mogę po niego dorkowo. Dawaj, dawaj. Jedna jednostka już jest tutaj blisko nas. Gdzie mam jeszcze jakieś backupy? Ilu mamy zatrzymanych? Jeden na trajektorii Eagle'a. Na strzałach ostatnich? W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Strzały mamy. Jednego na moim 20, znalazłem go. 76. Strzały mamy. Biorę po tromie i płynę, staram się z nim popłynąć. A, nieważne. Na troje uważaj, na górce strzał. Back down, to z górki. Pasuje. Czyli mamy ilu, czterech? Tak, czterech. Okej, czyli jeden uciekł, gdzieś się schował. Oczy dookoła głowy, wszyscy w jedno miejsce. Najlepiej wysoka górka, tak żeby nie mógł was podejść od... Sorry. Od góry. Jarę na 13 naszych. Ich zwiększy pułap, żeby sprawdzić okolice. Na ostatnim backupie macie górkę. Przetransportujcie rannych na tą górkę. Tutaj was nikt nie zajdzie. Wszyscy ranni i funkcjonariusze mają się znajdować w tamtym miejscu. Na górce, nie na drodze, na górce. Dobra, tędy. Później tędy. Żyje! Zaraz po ciebie przyjdę. Zaraz będę! Ja już biegam na górkę. Śmigłowiec na ten, na drodze wyląduj. Da. DJ, mamy drugi tego, zejdź na dół. Tubikiem jebne. Nikt już nie żapuła. Na górce mieliście być zapała. Tam gdzie był backup. No, bo ja backupa nie widziałem. To jadę tam. A ty co padasz? Jeden do wszystkich jednostek, to ilu mamy w końcu rannych? Czterech zatrzymanych. Jakiś p***ny jesteś? Trzy zatrzymanych i jeden funkcjonariusz ranny, tak? Dwóch minimum. A sami go przypięć. 201 przejdzie na 10. Dobra. Piszesz 200 razy, nie będę wypadał ze śmigłowca. Dwa, trzy, mam jeszcze jakieś rannych funkcjonariuszy? Dwóch rannych wniesiemy do śmigłowca, zaraz będziemy na górce. Amatorszczyzna. Weź go na ręce wiedzieć... śmigłowcem i lecimy tam. A, dobra. Dobra, przenosimy się. Zrobiliśmy to, zapaliśmy tych s***nów. Tam gdzie jest reszta funkcjonariuszy. Nie, nie, nie. Tam gdzie jest reszta funkcjonariuszy na backup. Udało nam się dojechać. Za nami, TJ, za nami, za nami. Ale za nami. Nikt wjechał i nas s***ali.